Muszę wam pokazać moją bluzę. That's a picture of Yosemite National Park. To jest zdjęcie Parku Narodowego Yosemite. 1 hour from my house. Godzinę drogi od mojego domu. Okay. Now I climbed there. Ja tam spaceruję, wspinam się. We call that half dome. It looks like a big rock cut in half. A to wygląda jak połowa skały tak naprawdę, bo jest tak jakby przecięta na pół. Now that's quite a long trip. To jest dosyć długa wycieczka. I did this when I was 80 years old. Udało mi się ją zrobić, kiedy miałem 80 lat. Tutaj z tyłu widzą Państwo, jak daleko musiałem iść. To jest 27,4 km w dwie strony. I jeżeli chodzi o wzniesienie, to 1463 metry. I całość znajduje się 2695 metrów nad poziomem morza. I cała wycieczka zajmuje od 10 do 12 godzin. This took me all day. To mi zajęło cały dzień. I'm probably the oldest man that ever climbed up there. Prawdopodobnie jestem najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek wybrał się w taką wycieczkę. The last couple hundred feet you go on ropes, you know, you... Tak naprawdę ostatnia część wycieczki wymaga wspinaczki przy użyciu lin. I tried to find some other old man who was climbing. Próbowałem tam znaleźć innego starszego człowieka, który się wspinał. I found one. Znalazłem jednego. He was 65. Miał 65 lat. But I don't think any 80-year-old man has ever climbed that before. Ale tak naprawdę nie sądzę, żeby inni mężczyźni w moim wieku wspinali się w takich miejscach. There should be a register up there so we can sign in that we went made it up there. Powinna być jakaś księga, żeby można było się do niej wpisać i zapisać, kto kiedy komu udało się tą wyprawę zaliczyć. It took me all day to do that. To mi zajęło cały dzień. All right, now let's look at this thing about exercise. Przyjrzymy się kilku kartom na temat ćwiczeń. Now all the studies we do where the people live a long time because they live that right lifestyle. Wszystkie badania, które są prowadzone nad osobami, które żyją długo, właśnie dzięki temu, że prowadzą odpowiedni styl życia. Exercise is always in it. I te badania zawsze obejmują ćwiczenia fizyczne. Those kind of people who do those things don't get heart attacks. Osoby, które postępują zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, nie mają zawału serca. They studied 20,000 people aged 35 to 69. Przebadano 20 tysięcy osób w wieku 35 do 69 lat. They followed them for 10 years. I obserwowano ich przez 10 lat. No man in the group had a heart attack. Wszystkie te osoby postępowały zgodnie ze zdrowymi zasadami stylu życia i żaden z mężczyzn nie umarł z powodu zawału serca. Only two women had heart attacks. I tylko dwie kobiety miały zawał serca. Now what was the lifestyle? Jaki to był styl życia? They didn't smoke. Nie palili papierosów. Got daily exercise. Codziennie ćwiczyli. They kept their weight down. Utrzymywali odpowiednią masę ciała. Little or no meat, but mostly fruits and vegetables. Głównie wegetarianie, niektórzy spożywali trochę mięsa, ale głównie jedli owoce i warzywa. And whole grains. I pełne ziarna. Now they did another study of 153,000 people. Przeprowadzono kolejne badanie nad 153 tysiącami osób dorosłych. Similar thing. I podobne, wzięto pod uwagę podobne czynniki. These people don't have heart attacks and strokes. Takie osoby nie mają zawałów serca i wylewów. Now, can you get too old to start to do this? Czy może okazać się, że jesteście za starzy, żeby zacząć tak żyć? You can be very old and just begin to exercise and it still helps. Tak naprawdę możecie być bardzo starzy i dopiero zacząć ćwiczyć, a mimo wszystko nadal wam to pomoże. They took older people 72 years old. W pewnym badaniu zaproszono osoby w wieku 72 do 82 lat. Divided into three categories on exercise level. Podzielono te wszystkie osoby na trzy kategorie, jeżeli chodzi o poziom ćwiczeń. The ones that exercised the most compared to the least had only 1/3 the risk. Osoby, które ćwiczyły najwięcej w porównaniu do osób, które ćwiczyły najmniej, miały 1/3 ryzyka śmierci. I had an anatomy professor in medical school. Miałem na Uniwersytecie Medycznym pewnego profesora anatomii. He was an unusual person.
On był dosyć ciekawą osobą. When we came in the first day of class, kiedy pierwszego dnia przyszliśmy na zajęcia, he was sitting on a step on the way up to the, you know, to the rows of the auditorium. On siedział sobie na schodach na audytorium. And he was able to draw pictures with two hands. I był w stanie rysować obrazki obiema rękami. He draw the brain like this. Both hands work. W ten sposób właśnie rysował mózg dwoma rękami. He asked the most unusual questions. On zadawał różne dziwne pytania. And then you usually got a zero because you didn't get it right. I tak naprawdę zazwyczaj nasza ocena to było zero, bo nie udawało nam się dobrze na nie odpowiedzieć. But he allowed the class to vote no grade if they didn't want that examination to count. Ale tak naprawdę pozwalał klasie głosować, jeżeli nie chcieli, aby dany egzamin liczył się do ostatecznej oceny. Our class threw out every examination except the final one, which we couldn't throw out. Tak naprawdę zagłosowaliśmy przeciwko wszystkim testom, oprócz ostatniego, tego finalnego, którego tak naprawdę nie mogliśmy już odrzucić. He would ask most unusual questions. On naprawdę zadawał dziwne pytania. A person was hit with a gunshot wound. He was hit with a bullet. Pewna osoba została postrzelona. Goes up mid-axillary line. I kula przeszła tutaj od tej części w górę. Between the fourth and fifth rib. Między trzecim i czwartym żebrem. Name all the structures it went through. I profesor poprosił o to, żeby wymienić wszystkie struktury, przez które przeszła ta kula. You know, they had a laboratory exam. Był też pewien egzamin, który się odbywał w laboratorium. They would have the patella of the knee here, that little bone in front of the knee. Podczas tego egzaminu badali łękotkę. They had it in a black bag. Mieli ją w czarnej torbie. You couldn't see it. Tak naprawdę nie mogli jej zobaczyć. You just have to feel it. Mogli tylko dotykać. He says, is it the right knee or the left knee? A jego pytanie brzmiało, czy to prawe czy lewe kolano? He was a very interesting professor. To bardzo ciekawa osoba. His wife, at the age of 65, jego żona, kiedy miała 65 lat, Mrs. Crooks, pani Brooks, she started hike. Ona zaczęła chodzić po górach, ćwiczyć. She's climbed all the biggest mountains around. On i udało się jej wspiąć na wszystkie najwyższe góry w okolicy. She climbed the biggest one, I think Fujiyama in Japan. I o ile dobrze wiem, to udało się jej wspiąć na Fujiyama w Japonii. But she didn't begin to exercise till she was 65. Ale tak naprawdę ona nie zaczęła ćwiczyć, dopóki nie skończyła 65 roku życia. So you can start even though you're old. Więc tak naprawdę możecie zacząć nawet wtedy, kiedy jesteście już starzy. Now, the Surgeon General in the United States. Ministerstwo Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. In 1996. W 1996 roku recommended everybody exercise at least 30 minutes 5 days a week. Zaleciło, aby wszyscy ćwiczyli przynajmniej 30 minut przez 5 dni w tygodniu. Now, if you exercise vigorously, jeżeli ćwiczycie raczej intensywnie, you may have to go only 20 minutes, może się okazać, że powinniście ćwiczyć tylko 20 minut. 3-4 days a week. 3-4 razy w tygodniu. It would be the equivalent. To by było mniej więcej na równi. Now, back when he recommended this, hardly anybody exercised. Kiedy to zostało polecone, tak naprawdę niewiele osób w ogóle ćwiczyło. The same today. I tak samo jest dzisiaj. Hardly anybody exercises. Bardzo niewiele osób ćwiczy. So all the promotion and exercise all these years has not helped very much. Więc tak naprawdę wszystkie kampanie promujące ćwiczenia i aktywność fizyczną niewiele pomogły. There are people who say we should exercise an hour every day, not just 30 minutes. Są ludzie, którzy twierdzą, że powinno się ćwiczyć przez godzinę dziennie. The government of Netherlands has announced that's what it should be, 1 hour. Rząd Holandii zalecił, że to powinna być właśnie jedna godzina, nie 30 minut. Now, if you have lost weight because you're trying to lose weight, jeżeli udało wam się zrzucić zbędne kilogramy, bo próbujecie zrzucić zbędne kilogramy, to keep it from coming back, żeby zapobiec ponownemu tyciu, you have to go 60 to 90 minutes every day. Powinniście ćwiczyć od 60 do 90 minut każdego dnia. Okay, it takes a little more. Więc to potrzeba trochę więcej wysiłku. Now, whether you exercise all at one time
or every say 15 minutes twice a day is the same. Nie ma znaczenia to, czy ćwiczycie ten zalecany czas za jednym razem w ciągu dnia, czy rozbijacie to sobie na serię krótszych ćwiczeń. So if in 5 days a week you exercise 2000 calories worth. Więc tak naprawdę, jeżeli w ciągu 5 dni w tygodniu jesteście w stanie ćwiczyć tak, aby spalić 2000 kalorii, you could do that 2000 calories in maybe 2 days, 1000 each day. Tak naprawdę może się wam udać spalić te 2000 kalorii w ciągu 2 dni. 1000 jeden dzień i 1000 drugi. And you'd have the same good effect. I tak naprawdę efekt byłby taki sam. It's not necessary to do all the exercise at one time. Nie ma takiej konieczności, żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać za jednym razem. Okay. Well, as I said, ever since that 1996 recommendation, we have had no improvement really in the exercise. Więc tak naprawdę od czasu, kiedy zalecone zostały te wskazówki, o których mówimy, nie zaobserwowaliśmy żadnej poprawy. In the United States, we think we are having about 300,000 people who die every year because of lack of exercise. Uważamy, że w Stanach Zjednoczonych mamy około 300 tysięcy osób, które umierają właśnie z powodu braku ćwiczeń fizycznych. Ćwiczenia obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca i wylewu. Ryzyko wystąpienia cukrzycy. Nadwagi. Osteoporozy. Nadciśnienia. Choroby Alzheimera. Wielu rodzajów chorób nowotworowych. Colon, prostate, breast. Raka piersi, raka jelita, raka prostaty. Even lung cancer. Nawet raka płuc. What if you've already been diagnosed with cancer? A co jeśli okazuje się, że już zdiagnozowano u was chorobę nowotworową? All these same principles still apply. It doesn't cure you, but you live longer. Tak naprawdę wszystkie te zalecenia, o których mówimy, nadal mają zastosowanie. One oczywiście nie sprawią, że wyzdrowiejecie, ale wydłużą życie. Here's a good study that was followed these people to death for 9 years. Teraz powiem wam o pewnym dobrym badaniu, które przeprowadzono i obserwowano ludzi przez 9 lat. The men who were very active. Mężczyźni, którzy byli bardzo aktywni, only 5.9% died within the 9 years. Tylko 5.9% umarło w ciągu tych 9 lat. But the inactive men, 12.4% died within 9 years. W przypadku mężczyzn, którzy nie byli aktywni, umarło ich aż 12.4%. Now for the women. W przypadku kobiet, who exercise a lot. Kobiety, które ćwiczyły dużo, only 2.9% were dead in 9 years. Tylko 2.9% zmarło w ciągu tych 9 lat. But those who didn't exercise so much, 9% were dead. Ale kobiety, które nie ćwiczyły, z nich 9% zmarło. In other words, the death rate was about 3 times as high as the people who didn't exercise. Tak naprawdę widać, że wskaźnik śmiertelności był 3 razy wyższy u osób, które nie ćwiczyły. And now here's another. Tutaj mamy kolejne badanie. Men who are moderately fit. Mężczyźni, którzy są umiarkowanie sprawni, w porównaniu do mężczyzn, którzy nie są sprawni, ich wskaźnik śmiertelności wynosił 41%. Jeżeli byli bardzo sprawni, to tak naprawdę ta liczba procentowa wynosiła 32% w porównaniu do osób, które w ogóle nie były sprawne. Now, how much exercise does it take to get out of the unfit group? Ile ćwiczeń jest potrzebnych, żebyśmy byli pewni, że nie należymy do grupy osób, które nie są w ogóle sprawne? We're talking about just 30 minutes a day. Tak naprawdę mówimy właśnie tylko o około 30 minutach dziennie. And by fit, we're talking about cardiorespiratory fitness. I jeżeli mówimy o sprawności, chodzi nam o sprawność, o wydolność układu oddechowo-krążeniowego. Now, for every hour you exercise, na każdą godzinę ćwiczeń you add 2 hours to your life. Dodajecie sobie Państwo 2 godziny życia. That's pretty good. To dobrze. Just think about that, how you're gonna add years to your life if you can exercise. Pomyślcie o tym. Dzięki ćwiczeniom możecie wydłużyć swoje życie. They figured this out from the Harvard alumni study.
Udało im się dojść do takiego wniosku po przeprowadzeniu badania na studentach Uniwersytetu Harvard. Now, fit persons, osoby sprawne, who smoke, które palą papierosy, have high blood pressure, mają wysokie ciśnienie, have high serum cholesterol, mają wysoki poziom cholesterolu, will live much longer than the people who don't smoke, who don't have any of those things. Będą i tak żyły dłużej niż osoby, które nie są sprawne, a tak naprawdę nie mają żadnej z tych dolegliwości. That doesn't mean to smoke and exercise. To nie zachęcam was do tego, żebyście ćwiczyli i palili papierosy. That means don't smoke, but exercise too. Ale zachęcam do tego, żebyście nie palili, ale również ćwiczyli. Now, the same thing with the obese people. A, i to samo odnosi się do osób otyłych. Obese people with at least moderate cardiorespiratory fitness. Osoby otyłe, których wydolność krążeniowo-oddechowa jest przynajmniej na poziomie umiarkowanym, have about half the death rate, mają o połowę niższy wskaźnik śmiertelności as normal weight people who don't exercise. W porównaniu do osób, które mają normalną masę ciała, ale nie ćwiczą. Exercise really helps to reduce the risk of so many things. Więc tak naprawdę aktywność fizyczna pomaga obniżyć ryzyko wystąpienia różnych chorób. Now, if you have two lean people, jeżeli weźmiecie dwie szczupłe osoby, one's unfit and the other's fit. Jedna z nich jest sprawna, a druga nie jest sprawna. The unfit person has double the risk of dying. Tak naprawdę ryzyko osoby, która nie jest sprawna, ryzyko śmiertelności jest podwójne. Being thin has only one advantage. Bycie szczupłym ma tylko jedną zaletę. You only have an advantage if you exercise. Jest to zaletą tylko wtedy, jeżeli ćwiczycie. Otherwise, being thin has no advantage. Bo jeżeli jesteście szczupli, ale nie ćwiczycie, to nie ma to żadnych zalet. Do you understand that? Czy państwo to rozumieją? A lot of people don't understand that. They think just being thin is an advantage. Wiele ludzi tego po prostu nie rozumie. The advantage is only if you exercise. Zaleta i korzyści są tylko wtedy, jeżeli wykonujemy ćwiczenia fizyczne. Alright. Stephen Blair is the one who's probably done more work on exercise than anybody else. Stephen Blair to osoba, która prawdopodobnie przeprowadziła największą ilość badań, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. He was editor of the Surgeon General's big book on physical fitness and health. On był redaktorem pewnej bardzo grubej książki o tematyce związanej ze zdrowiem i sprawnością. And I always ask him for advice on this point. Więc tak naprawdę w tym temacie to jego zawsze pytam o radę. I have a friend who is a pathologist. Mam przyjaciela, który był patologiem. And he went to Weimar Institute. I on udał się do Instytutu Weimar. Weimar. A place where they try to show you how to eat and how to live, how to exercise. Jest to miejsce, gdzie oni pokazują, jak powinniśmy żyć, jak się odżywiać, jak ćwiczyć. And you're supposed to get a lot better. I tak naprawdę wasz stan ma się poprawić. This pathologist went through the program twice, 3 weeks each time. I ten patolog uczestniczył w ich programie dwukrotnie. Za każdym razem ten program trwał 3 tygodnie. He called me up. Zadzwonił do mnie. He said it didn't help me at all. Tak naprawdę powiedział, że w ogóle mu to nie pomogło. I'm still a little bit overweight. Nadal miałem lekką nadwagę. My blood cholesterol hasn't come down. Jego poziom cholesterolu nie obniżył się. So it didn't help me. Więc to nie pomogło. I said yes, I know it helped you. A ja powiedziałem, wiem, że ci to pomogło. Now I couldn't remember the scientific articles that I had read that I was sure of it, so I couldn't quote in the article. Tak naprawdę nie mogłem sobie przypomnieć konkretnego artykułu, który czytałem kiedyś, żeby móc mu zacytować. So I emailed my friend Stephen Blair. Więc wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela Stephena Blaira. I said, what evidence do we have that it helps you even though your cholesterol didn't come down? Jakie mamy dowody na to, że tego rodzaju programy pomagają, nawet jeżeli poziom cholesterolu się nie obniżył? He sent me my return email. On odpowiedział na mój e-mail. 75 pages of his scientific studies which prove the point. I tak naprawdę w tym mailu zawarł 75 stron dowodów naukowych udowadniających właśnie to, o czym mówimy. So he tells the doctors this. Powiedział lekarzowi takie słowa.
We should not tell patients to exercise because it will make them slim, bring their blood pressure down, or bring their cholesterol down. Nie powinniśmy mówić pacjentom, żeby ćwiczyli po to, aby osiągnąć szczupłą sylwetkę, unormować ciśnienie, albo żeby mieć dobry profil lipidowy. Exercise might help with these. Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc, but even if it doesn't, ale nawet jeżeli nie pomagają, there are still important health benefits of training. Tak naprawdę, mimo tego, są pewne korzyści ćwiczeń fizycznych. He has good evidence for what he's saying. On ma naprawdę dobre dowody na to, co mówi. Exercise is extremely important, even if it doesn't do those things, but it usually does do those things too. Tak naprawdę ćwiczenia są naprawdę ważne, nawet jeżeli nie udaje się osiągnąć tych zamierzonych celów, chociaż tak naprawdę zazwyczaj udaje się je osiągnąć. Now, Loma Linda University has done studies on how long you live. Na Uniwersytecie Loma Linda przeprowadzono badania w temacie długości życia. And here's their list of factors. I tutaj oni podają listę swoich czynników. Exercise. Ćwiczenia. Plant-based diet, more vegetarian diet. Dieta roślinna, dieta bardziej wegetariańska. But Dr. Fraser, who did this study, he always put in what he did, which is have a handful of nuts every day. Dr. Fraser, który właśnie prowadził te badania, on dodaje zawsze to, co sam robi, i to jest spożywanie garści orzechów każdego dnia. Keep your weight down. Prawidłowa masa ciała. Don't smoke. I nie palenie papierosów. The people who have the best lifestyle compared to the worst. Jeżeli weźmiemy ludzi, którzy mają najlepszy możliwy styl życia w porównaniu do osób, które prowadzą najgorszy styl życia. Live 10 years longer. 10 lat dłużej. Czy chcecie żyć 10 lat dłużej? Now, exercise doesn't make you lose many pounds. Ćwiczenia nie pomagają zrzucić zbyt wielu kilogramów. But once you have lost weight, it keeps you from regaining weight. Ale kiedy już zrzuciliście kilogramy, ćwiczenia pomagają, żebyście ich na nowo, żebyście ponownie nie przytyli. But the exercise is important for the overweight person because it prevents him from getting diabetes and all these other diseases old people get. Ale w przypadku osób starszych ćwiczenia są bardzo ważne, bo zapobiegają wielu chorobom, między innymi cukrzycy, a to są takie choroby, które zazwyczaj osoby starsze, na które osoby starsze chorują. When you're losing weight, you're losing muscle. Kiedy się odchudzacie, tracicie masę mięśniową. But if you exercise, you lose a lot less muscle. Ale jeżeli ćwiczycie, tracicie o wiele mniej mięśni. After about one or two months, your weight levels off and you can't seem to get it down any further. Po około 2 miesiącach tak naprawdę okazuje się, że udało się wam trochę zrzucić, ale później poziom się utrzymuje w zasadzie taki sam, nie widzicie postępów. What you have to do to get it to go down further again is to exercise. Jeżeli chcecie ponownie tracić zbędne kilogramy, po prostu musicie więcej ćwiczyć. Now, the Russians did some interesting studies. Rosjanie przeprowadzili pewne ciekawe badania. If you should have an exercise that uses all the muscle. Powinniśmy ćwiczyć w taki sposób, żeby wykorzystywać wszystkie mięśnie. For example, if you're a bicycle. Na przykład, jeżeli jeździcie na rowerze. Usually mostly your legs. W zasadzie używacie głównie swoje nogi. After you exercise a long enough period, jeżeli ćwiczycie przez wystarczająco długi czas, enough months, przez wystarczająco dużą ilość miesięcy, so that when you get up in the morning, your heart rate is low, jeżeli wstajecie rano i się okazuje, że rytm serca jest niski, you did it by bicycling. Udało się wam to osiągnąć właśnie dzięki jeździe na rowerze. Now you stop bicycling. I przestajecie jeździć na rowerze. You start exercising using just the arms. Zaczynacie ćwiczyć używając swoje ręce. Rowing the canoe or something. Na przykład wiosłując. Not using your legs. I nie używacie nóg. Your heart rate, resting heart rate goes up as if you had never exercised. Rytm serca rośnie tak, jakbyście nigdy nie ćwiczyli. Until you use your arms for many months to get that resting rate down again. Tak naprawdę, dopóki nie będziecie ćwiczyć wystarczająco długo, żeby obniżyć rytm serca do tego poziomu, kiedy przestaliście wykonywać ćwiczenia nogami. In other words, what they're saying, ideally you should have an exercise that you're using both legs and arms at the same time and you keep doing it that way.
Więc tak naprawdę to, co jest zalecane, to używanie mięśni i nóg, i rąk, żeby w tym samym czasie wykorzystywać wszystkie partie mięśni. I had some Australian Chinese come to visit us where we live in California. Przyjechał do mnie pewien Australijczyk, Chińczyk, kiedy do nas tam, gdzie mieszkałam w Kalifornii. We're up in the mountains, so it's up and down a little bit. Mieszkamy w górach, więc tak naprawdę jest troszeczkę nierówny teren. So I said to these people, could you go out, walk around, see the place with us a little bit? We want to show you around here. Powiedziałem im, zaprosiłem ich, żeby poszli z nami na spacer, żeby pokazać im miejsce. It's a little bit up and down. To jest trochę pod górkę, trochę z górki. No problem. Powiedzieli, nie ma problemu. We have a tennis court in our yard. Mamy w naszym ogródku kort tenisowy. We exercise every day. My ćwiczymy każdego dnia. So we started walking. Więc zaczęliśmy spacerować. The husband and I were up in front. Ja i mąż, jeden z gości, byliśmy z przodu. His wife and daughter were behind us. Moja żona, jego żona i jego córka były za nami. After just a few minutes, po kilku minutach I heard the daughter say to the mother, usłyszałem, że córka mówi do mamy: Mom, mamo, tell them you're pooped. Tell them you're tired out. Powiedz im, że jesteś zmęczona, że jesteś wykończona. This is no tennis court. To nie jest kort tenisowy. It's true. To prawda. If you're on the hills, it's different than a level. Tak naprawdę chodzenie po pagórkach, w górę i w dół jest zupełnie inne niż chodzenie po prostym. When you exercise just on the pavement, jeżeli ćwiczycie tylko na chodniku, compared to ground, which is a little up and down, w porównaniu do ziemi, do terenu, który nie jest równy, it's a big difference. To jest bardzo duża różnica. And I was surprised that they had to admit their tennis didn't help them that much. I byłem zaskoczony, kiedy oni musieli przyznać, że tak naprawdę ich tenis, ich gra w tenisa nie pomagała. Smokers who exercise moderately have a lower risk of heart attack than non-smokers who are inactive. Osoby, które palą papierosy, ale ćwiczą regularnie, mają niższe ryzyko zawału serca niż osoby, które nie palą papierosów, ale nie są aktywne. Now, 150 minutes a week is what we're recommending you have at least that much. Zalecenie jest takie, żeby ćwiczyć przynajmniej 150 minut tygodniowo. It's 5 days a week at least. To przynajmniej 5 dni w tygodniu. Now that's not too hard to do. To tak naprawdę nie jest trudne do zrobienia. A study from Honolulu. Przeprowadzono pewne badanie w Honolulu. Show the people who walk less than 1.6 kilometers a day. I w tym badaniu uwzględniono ludzi, którzy spacerowali mniej niż 1,6 km dziennie. W porównaniu do osób, które spacerowały 3,2 km dziennie lub więcej. I tak naprawdę te osoby, które spacerowały mniej, miały podwójne ryzyko śmierci. Ryzyko śmierci z powodu chorób serca. Put all the death rate together, half the risk of dying from everything. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie choroby, to też ich ryzyko śmierci było raz takie. Now, how long would it take for you every day to walk 3.2 kilometers? Ile czasu potrzeba, żeby udało wam się przespacerować 3,2 kilometry? Około 15 minut. I think maybe a little more. Z kilkami. Chyba troszkę dłużej. 30 or 40 minutes. 30-40 minut. Nie, z kilkami, muszę powiedzieć. But just to think, that's all you have to do when you cut your risk of dying in half. Ale tak naprawdę właśnie o to chodzi, że tylko tyle potrzebujecie zrobić, żeby o połowę obniżyć ryzyko śmierci. That's possible. To jest możliwe. Okay. Now they did a study of over 72,000 healthy women. Przeprowadzono pewne badanie w grupie ponad 72 tysięcy kobiet. And those who exercise 1 hour a day or 1 hour a week. I te osoby, które ćwiczyły 1 godzinę tygodniowo, had only 71% of the death rate compared to those who didn't exercise. Ich ryzyko śmierci wynosiło 71% w porównaniu do osób, które nie ćwiczyły. 3 hours a week almost cut the risk in half. I 3 godziny w tygodniu prawie obcinały to ryzyko o połowę.
Natomiast 5 godzin tygodniowo to 48% w porównaniu do kobiet, które nie ćwiczyły. I jeżeli ćwiczenia były wykonywane regularnie, wskaźnik śmiertelności wynosił 41%. Now I have something special for women. Mam teraz coś specjalnego dla kobiet. About one third of the heart attacks in women is due to a lack of exercise, inactivity. Około 1/3 zawałów serca u kobiet jest wynikiem braku aktywności fizycznej. Exercise is terribly important. Ćwiczenia są bardzo ważne. People have high blood pressure. Osoby, które mają wysokie ciśnienie krwi. Whether they're treated or not treated. Takie, które się leczą lub które się nie leczą. You can reduce their heart attack risk or their death rate by half if they exercise. Możecie o połowę obniżyć ryzyko śmiertelności albo ryzyko zawałów serca, jeżeli ćwiczycie. Exercise is considered the best thing to do to avoid high blood pressure. Ćwiczenia są uważane za najlepszy sposób obniżenia ryzyka wysokiego ciśnienia. It lowers the risk of stroke also. Również obniżają ryzyko wylewu. CRP, which is a risk factor for heart disease. CRP, białko CRP, to jest czynnik ryzyka dla zawału serca. CRP is in your blood. CRP, białko CRP jest w waszej krwi. It's a sign of inflammation. To jest jakby oznaka informacyjna. Exercise has shown to lower that. Ćwiczenie, okazuje się, że ćwiczenia obniżają poziom tego białka. Women who report jogging were less likely to develop breast cancer. Kobiety, które biegają, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pojawi się u nich rak piersi. Those who didn't jog had 2.5 times greater risk. Kobiety, które nie biegały, ich ryzyko było 2.5 razy większe. There are a lot of studies on cancer where it shows exercise reduces the risk. I przeprowadzono wiele badań, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, które pokazały, że ćwiczenia ograniczają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. W przypadku osteoporozy powinno się wykonywać ćwiczenia z ciężarkami, z obciążeniem. Swimming is not weight-bearing. Pływanie to nie jest taki rodzaj ćwiczenia, więc pływanie się nie liczy. They took infants at 6 months of age. Zbadano niemowlęta, które miały około 6 miesięcy. And they put them through some exercises. I zmotywowano ich do pewnych ćwiczeń. Their bones got better, bigger. Ich kości były lepsze, urosły. Now, walking alone is not enough. Tak naprawdę długie spacery też nie wystarczą. People are having hip fractures. Osoby, które mają złamania biodra, lots of times they can't coordinate because their muscles aren't working well. Trudno jest im się skoordynować, bo mięśnie nie działają w odpowiedni sposób. So we need other types of exercise besides the aerobic type. Więc potrzebne są jeszcze inne rodzaje ćwiczeń oprócz ćwiczeń aerobowych. But probably 80% of the exercise should be aerobic type, like walking or jogging. Ale tak naprawdę około 80% ćwiczeń powinny to być ćwiczenia aerobowe, jak spacerowanie, bieganie. What are some of the principles of exercise? Jakie są zasady, jeżeli chodzi o ćwiczenia? Useful. Ćwiczenia powinny być użyteczne. Cutting the wood to heat my house. Na przykład rąbanie drewna, żeby ogrzewać dom. Planting those 3,000 strawberry plants. Sadzenie truskawek, na przykład około 3,000 sadzonek. Useful exercise. To są bardzo użyteczne ćwiczenia. Then also judicious. Powinny być rozsądne. Being careful not to damage yourself. Powinniśmy być ostrożni, żeby nie zranić się. Now what about a marathon? A co jeśli chodzi o maraton? Your blood enzymes go up. Poziom enzymów we krwi rośnie. That shows you have damaged your muscles. Więc tak naprawdę pokazuje to, że doprowadzamy do uszkodzenia mięśni. I think a half a marathon may be okay. Tak naprawdę myślę, że półmaraton jest w porządku. But I don't like that long marathon. Ale te długie maratony nie podobają mi się. I don't think that's judicious exercise. Nie uważam, żeby to były rozsądne ćwiczenia. Outdoor exercise more important than indoor. Ćwiczenia na zewnątrz na pewno są ważniejsze niż wewnątrz. We need the sun. Potrzebujemy słońca. We need the vitamin D. Potrzebujemy witaminy D. Exercise should be enjoyable or you won't do it very long. Ćwiczenia powinny nam się podobać, bo w przeciwnym razie tak naprawdę nie będziemy ich wykonywać. So you gotta
get to an exercise you like to do. Powinniśmy znaleźć sobie taki rodzaj ćwiczeń, które nam się podobają. There should be a variety of types of exercise, not just aerobic. Powinniśmy robić różne ćwiczenia, nie tylko ćwiczenia aerobowe. It should be every day. I powinny być wykonywane codziennie. But you say that it's bad weather. Ale co jeśli jest brzydka pogoda? They say there's no such thing as bad weather. Mówią, że nie ma takiego czegoś jak brzydka pogoda. It's just bad clothes. Tak naprawdę są po prostu złe ubrania. We can get out any kind of weather, just as long as we have the right clothes. Możemy wyjść na zewnątrz w każdej pogodzie, jeśli tylko mamy odpowiednie ubranie. Walking is one of the safest exercises. Spacerowanie to jedno z najbezpieczniejszych ćwiczeń. So I would really recommend walking. Więc ja osobiście bardzo polecam spacerowanie. Jeżeli będziecie spacerować razem z przyjaciółmi, to tak naprawdę będziecie chętniej to robić. Any questions? Czy są jakieś pytania?